żeby zapewnić komfort oglądania. Zapowiem tylko jedną rzecz. Może się w Was zbudzić taki dyskomfort w momencie, kiedy pomyślicie sobie, o Boże, to będzie 14 stacji. Nie, będzie tylko 7. Trudna historia. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przejdź przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Thank you.
kiedyś rozczarowanie? Samym sobą. Drugim człowiekiem? Zostaliście kiedyś oszukani? Przez przyjaciela? Obiecywał, że będzie królował. Że będziemy szczęśliwi. Że zwyciężymy. Że da nam wszystko, czego chcemy. Spokojne życie w ziemi obiecanej, o którym tak marzyliśmy. Legło w gruzach. Jezusie z Nazaretu! Po coś nas tu wyciągnął? Na tę pustynię, gdzie możemy poginąć. Samotni, bez żadnych dostępów. Bez nadziei i sensu. Bóg umarł, a z nim nasza wiara. Uwiodłeś nas, Panie. A my daliśmy się uwieść. Teraz musimy zająć się własnym życiem. Dość już czas straciliśmy. Za uwielbianie, za utopią. Czas wziąć życie w swoje ręce i twardo stąpać po ziemi. Hamie! Nie widzisz, że idziemy? Na to się gapisz. Przepraszam. Widzę, że bardzo cierpicie. Cierpimy. Ale to nie twój interes. Na pewno nie mój? Nie możesz nas zrozumieć. Mogę chociaż posłuchać waszej historii. Tam leży nasza historia. To wszystko, co mamy ci do powiedzenia. On nie żyje. Leży w grobie. A z nim wszystko, w co wierzyliśmy. Pójdę się pomodlić. Może jeszcze nie jest za późno. To samo mówił i wstrzesił Łazarza. Może jeszcze nie jest za późno. Ach, ten nasz Bóg tak bardzo skupił się na ratowaniu życia innym, że zapomniał o samym sobie. Jeszcze nie wiedzą, że dali się nabrać. Puściłeś ich w maliny smutku, rozczarowania. Pomyśleli, że to koniec. A to nieprawda. Już trzeci dzień. Syn Człowieczy chodzi po ziemi, ale po cichu. Nikomu się nie narzuca. Objawi się tylko wybranym. A to wszystko po to, żeby inni mogli uwierzyć, zaufać. Oszaleliście na punkcie wiedzy. Wszystkiego musicie być pewni. Zero szaleństwa. Nie ma nic lepszego niż dreszczyk wiary, gdy zamykasz wieczorem oczy. Wstanę? Nie wstanę. Wstanę? Nie wstanę. Musicie mieć wszystko na piśmie. Żądacie dowodów. Tymczasem dowodów nie będzie. Aż nie zamkniecie oczu. I wtedy się dowiecie. Albo się nie dowiecie. Dobra, dość tego straszenia. Muszę dogonić tych smutasów i powiedzieć im, że jeszcze nic straconego. Hej, poczekajcie! Mam wam coś do powiedzenia! O nierozumni! Stacja druga. Obrujec. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przez krzyż i mękę swoją światło kupić raczył.
Ma uczynić jakiś wielki cud, największy,
taki, którego jeszcze nikt nie dokonał. Ciekawe, co się wydarzy. Może zatrzęsie ziemią? Spuści z nieba gromy? Ktoś tu idzie! Judasz. Co wy tu robicie? A ty co tutaj robisz? Ja wypełniam powierzone zadanie. Co to za wojsko? To żołnierze, którzy rozpoczną powstanie. To już czas! Cicho! Nie możemy zwracać na siebie uwagi. Mam mało czasu. Idź już prędko do Jezusa. To jest prawdziwy mężczyzna. Widzę, że ci imponuje. Zobaczcie, co się dzieje. Podchodzi do Pana i składa pocałunek. Piotr wyciąga miecz i ucina ucho żołnierzowi. A Pan go uzdrawia. Skupają Pana. Wywlekają go z ogrodu i prowadzą do Jerozolimy. Przepraszam. Judasz uciekł. I uciekł Piotr. Uciekli i moi synowie. Wybrani, zbiegli jak tchórze. Przestraszyli się. Zostawili nam miejsce, by być przy nich. Przyjdzie w swej chwale, a wszyscy aniołowie z nim. Wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po lewej stronie. Jezusie z Nazaretu! Zostałeś oskarżony o podburzenie ludu i... O podburzenie ludu! Jesteś niegodziwcem, którego musimy się pozbyć. Oto świadkowie, którzy to wszystko widzieli. Niech przemówią. Na własne oczy widziałem, jak Jezus z Nazaretu, tu obecny, podburzał ludzi do nieprzestrzegania szabatu. Mówił, że on będzie panem dla
kiedy jest szabat, kiedy go nie ma. Mało tego, uzdrowił 10 człowieka. Tak mi dopomóż Bóg. Jezusie, czy tak było? Tak, ale nie do końca o to mi chodziło. Czy zarzucać świadkowi krzywoprzysięstwo? Nie. Chciałbym to wyjaśnić. Nie chodziło mi o to, że ja będę zmieniał dzień szabatu. Każdy z nas doskonale wie, że przypada on dnia siódmego i nie ma sensu tego zmieniać. Chodziło mi tylko o to, żeby ludzie byli wolni. Wolni? Ludzie nie mogą być wolni. Co by było, gdyby każdy mógł robić, co chce? Po coś przecież mamy prawo. O to też mi nie chodziło. Znowu niezrozumiany. Jeszcze chcę robić z siebie ofiarę. Trzeba było myśleć, co się mówi i robi. Świadku, co chciałbyś dodać? Ja tu... Chyba już nic nie jest tak samo. Słucham więc drugiego świadka. Ten człowiek podżegał ludzi do zburzenia świątyni. Mówił, że sam sobie poradzi z jej odbudową. Ciekawe, jak chciał to zrobić. Czy faktycznie tak mówiłeś? Tak mówiłem. Ale znów nie to miałem na myśli. Nie to miałeś na myśli? Człowieku, czy ty myślisz, że my, zapracowani ludzie, mamy czas na to, żeby zastanowić się, co chcesz nam przekazać swoimi metaforami? Kto będzie cię tłumaczył tym prostym ludziom? Myślę, że znajdą się chętni. Tacy, którzy mnie zrozumieją. Kwiatku, chciałbyś coś dodać? Tak. Chciałabym zwrócić uwagę na pewne nieścisłości w twoim nauczaniu. Dlaczego raz mówisz o czymś tak, a za drugim razem inaczej? Kiedy tak powiedziałem? Na przykład? Dlaczego mówiłeś, że trzeba nadstawiać drugi policzek? Bo tak trzeba. Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Dlaczego mnie bijesz? O właśnie! I nadstawiłeś drugiego policzka, kłamco! Znowu wszystko podkręciłeś. A ty mówiłeś, że kłanie jest to przeciwko tobie? A potem tłumaczyłeś uczniom, że człowiek, który uzdrawia w twoje imię, a nie należy do twoich uczniów, tak naprawdę jest z tobą? To były dwie różne sytuacje. No znowu niezrozumiany. Jak mogłeś tak brzydko odpowiedzieć swojej matce, gdy przyszła zmartwiona? A ty czekasz na to, że matką są ci, którzy cię słuchają? Przecież to Matka Boża! Nie o to mi chodziło. To nie tak! Nie o to mi chodziło! Źle mnie zrozumieliście. Ile jeszcze razy mam tego słuchać? Jezu, a może ciebie po prostu nie da się zrozumieć? Może za wysoko postawiłeś poprzeczkę? Popatrz na tych ludzi. Oni potrzebują konkretów. Rób tak, a tak nie rób. A nie jakichś religijnych rebusów. Nie dało się podać tak jakoś prościej? Jeśli Bóg jest Bogiem, nie da się go okiełznać w kilku prostych słowach. Objawia się w każdej sytuacji, w każdym napotkanym człowieku. Ale za każdym razem trochę inaczej. Przychodzi głodnym, spragnionym, przybyszu, nagim, chorym, tym, który jest w więzieniu. Bluźni! Bóg nie przychodzi w człowieku! Znowu bredzisz. Na cóż nam jesteś świadku? Jezusie Nazarejczyku, wskazuję ci na bycie niezrozumianym, zbyt radykalnym, niedzisiejszym, toksycznym, przemocowym. Te inne wszystkie. No, to dobra. Teraz niech to piłat klepnie i można zacząć pasę. Hurra! Stacja czwarta. Jezus przed Piłatem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Cię. Przejdź przez krzyż i mękę swoją, świat odkupić raczył.
Przynajmniej spróbuj się obronić. Moją ofertą jest Królestwo Boga. Królestwo, którym ufamy temu, którego nie widać. Którego największym prawem jest coś, czego nie widać. Którego największym skarbem jest coś, czego nie widać. No to dość słaba reklama. Wyborów na pewno byś nią nie wygrał. I właśnie z Kretesem je przegrywam. Ale tak się stać musi. Dlatego, że tak sobie postanowiłeś? Nie. Bo ludzie się nie zmieniają. Ale czemu? Wytłumacz mi to. Sprawa jest dość złożona. Jedni nie mają siły. Inni nie wiedzą, że powinni. A jeszcze co po niektórzy po prostu mają przekorną naturę. Czyli musisz umrzeć. Na to się narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Ale nawet za cenę życia? Nawet. Jezusie, jesteś pierwszą tak szczerą osobą, którą poznałem. Wszyscy chcą mi coś wcisnąć, do czegoś przekonać, wciągnąć w te swoje intrygi. A ty? Ty po prostu stoisz. Jesteś. Jestem. Swoją drogą to też moje imię. Słuchaj, nie ma co przedłużać. Decyzja należy do ciebie. Ja czekam na zewnątrz. Wygoda. Czy prawda? Chwilowy spokój, czy wieczny pokój? Życie z jego urokami, czy śmierć? Ktoś musi się poświęcić. Ale dlaczego niby miałbym to być ja? Stacja piąta. Weronika. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zabrudzenia. Moje życie jest ciągłym czekaniem w upadku.
Dookoła pełno jest ludzi, którzy tylko czyhają, aby wytrzeć swoje brudne twarze o moją chustę. Chcą napełnić ją tragediami ich życia, ich pomyłkami, słabościami, smutkiem, grzechami. Chcą się w nią wyśmiać, nacieszyć się jej miękkością i ciepłem. Nie mogę na to pozwolić. Mam misję. Muszę być czysta i gotowa, gdy przyjmę samego Boga. Czekam więc w świętej bezczynności, aby mógł On wytrzeć swoją czystą twarz o moją chustę. On z pewnością jej nie zawróci. Jest zbyt delikatny, subtelny. Jako jedyny nie chce odcisnąć na mnie piętna, lecz pociągnąć za chustę wprost do najwyższego nieba. Ale tutaj brudno, pełno śmieci i kurzu. Wy również jesteście brudni. Suchniecie waszymi grzechami. Napełniacie moje nozdrza wonią chciwości i gniewu. Czemu się tak przypatrujecie? Przede mną nic nie może się ukryć. Jestem święta i nieskalana. Wyczuwam każdą słabość. Czuję lęk ostatniego rzędu. Boicie się, że powiem o was prawdę? Spokojnie. Nie wyjawię waszych zdrad i oszustw. Nawet jeśli wiem, co czyha wewnątrz waszych serc, nie wydobywajcie tego na wierzch, nie! Jeszcze byście zabrudzili moją chustę. O! Widzę go! Oto idzie oblubieniec, ani waszcie się lubnąć! Panie! Weź moją chustę! Weź też mnie, nieskalaną! Dlaczego on upada? Dlaczego pozwala się tak poniewierać w tej ziemi? Dlaczego jego twarz jest zakrwawiona? Panie, czy to naprawdę ty? Nie. Nie pasujesz do mojej wizji. Miałeś być czysty i nieskalany. Dla ciebie jestem czysta i nieskalana. Po co wydarzałeś się w grzechu tego motłu? Co w nim takiego pięknego? Dlaczego się do nich przytulasz? Po co bierzesz mi krzyże? Czy aż tak się w nich zakochałeś, że nie widzisz ich grzechu? Zapomnieli o tobie! Zostawili! Gdy ja czekałam na ciebie, oni włóczyli cię o bezdrożach zła! Nie, nie możesz tak nie być. Chodź, ja cię wytrę! Oczy! Nos! Twoje piękne usta! Twoje czuły głos! Panie! Jesteś taki piękny! Dlaczego pozwoliłeś się tak zniszczyć? Nie zważam na brud, ale na to, co powiem. Stacja szósta. Gdzie jest krzyż? Powiemy ci się, Panie Jezu Chryste, Bogu prośbę na Ciebie.
Cześć się z krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Thank you.
się jak na głupków. Z siebie się popatrzcie. To was oburza. Że w misterium nie ma krzyża? Przecież to nie my go zabraliśmy. Dobrze ludzie to zrobili. Tacy, którzy nie popełniają grzechów. Są zadowoleni. Bo w końcu żyją na własnych zasadach. W swoim niebie. Stacja siódma. Trudna historia. Część druga. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Człowieku. Znowu nam zawracasz głowę? Chciałem wam opowiedzieć pewną historię. Bardzo trudno. Nie mam sił słuchać kolejnej trudnej historii. Ta historia wszystko wam wyjaśni. Odpowie na pytania, które nosicie w swoich sercach. Po to nas goniłeś? Całe życie za wami gonię. Ciągle próbuję doścignąć. Tylko po to, żeby powiedzieć, że jestem. Serca w nas pałają. Oczy nic nie widzą. Chodźcie. Wszystko wam opowiem. Zacznijmy od samego początku. Jestem wam winien kilka wyjaśnień, bez których nie zrozumiecie tego, co teraz przeżywacie. Potem będziecie mogli zrobić, co tylko zechcecie. Ale teraz już chodźcie. Dzień ma się ku końcowi. A droga... Learning God.